Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym vlogu. Coś jest ciemno. Czekajcie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu na kanale Mili Milena. I co chciałam Wam powiedzieć, jest poniedziałek, ja jestem przed pracą, jest godzina 10 rano, stwierdziłam, że coś do Was nagram, bo nie mogę się zmotywować w ogóle w weekend, ostatnimi czasy, żeby cokolwiek nagrać, więc dlatego też przychodzę do Was w poniedziałek, mam nadzieję, że bardzo miło spędzicie ze mną czas. Jeśli Wam te treści się podobają, dajcie mi suba, łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I dzisiaj chciałam poruszyć trochę z Wami tematów, mianowicie w piątek byłam u dentysty, tak jak już niektórzy z Was wiedzą, cofając się troszeczkę do moich filmów wcześniejszych, że miałam mieć usuwaną piątkę, czekałam na termin wizyty bardzo długo, na termin do chirurga szczękowego też bardzo długo, aż w końcu w sobotę, 16 października był ten termin. No i co? I nie mam zęba kolejnego, drugiego już. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie, ale do czego zmierzam? Do tego, że bardzo się bałam, bardzo się stresowałam, bardzo jakby przejęłam się tym, co będzie mi, co będzie działane w tym temacie. No ale było tak, że po prostu nie trzeba było się bać, bo chwila, moment, ja byłam tak naprawdę u dentysty tyle, żeby tylko znieczulenie zadziałało. Poczekajcie, przełączę się może trochę na inny tryb, bo coś po prostu widzę, że mi coś szwankuje ten autotryb i nie jest odpowiednio jasno, tak mi się wydaje. Zaraz do Was wracam. Tak chyba jest lepiej, chociaż powiem Wam, że ostatnio te dni są takie bardzo jakieś pochmurne, że no takie wiecie, pochmurne bardzo, że nie ma jak się ustawić po prostu do światła dobrze. No i byłam u dentysty, dentysta jest odhaczony, tu już mi schodzą, jak widzicie, brwi. Brwi są po tygodniu, tak, ponad tygodniu, 9 dni, czyli tak wyglądają brwi, już mi stróbki prawie zeszły. Mówię prawie, bo jeszcze się tam gdzieniegdzie trzymają, a nie można ich zrywać, ale o tym Wam też opowiem w oddzielnym filmie, takim bardziej tematycznym na temat moich brwi. Wczoraj też bym Wam pokazała, jaki mam rozgardiasz w salonie, ale po prostu wczoraj zaczęłam kompletować też Ani kalendarz adwentowy, bo tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, Ania mnie zaprosiła do tego, żebym robiła z nią kalendarz adwentowy, tak jak ona z Marysią. I powiem Wam, że wszystko sobie rozłożyłam na stole. Dobrze, że mamy duży stół. I wszystko sobie tak mniej więcej poukładam. Policzyłam, ile mam i mam tylko na 16 okienek.
Więc jeszcze 10 rzeczy muszę dokupić. I to jeszcze muszę dokupić w tym tygodniu najlepiej, bo w piątek zaczyna mi się już urlop i jedziemy do Buckinghamshire i do Londynu i w ogóle i zabiorę Was ze sobą, także mam nadzieję, że będzie to dla Was fajna gratka, że sobie troszeczkę z nami połazicie, mówię z nami, bo oczywiście z Mirosławem również. I tak, i mam nadzieję, że zabiorę Was w bardzo fajne miejsca. Będziemy spać w hotelu, więc też Wam pokażę hotel, jak wygląda, jakie hotele w ogóle można spotkać w Anglii, bo hotele naprawdę czasami pozostawiają wiele do życzenia. Nie ma czasami tak fajnych hoteli i takich posz hoteli, powiedzmy, jak w Polsce, że wszystko jest na wysoki standard, tylko po prostu czasami pozostawia wiele wszystko do życzenia. No ale to będzie w piątek i ja mam 4 dni pracy i już mam długi weekend, bo wracam dopiero w następną środę, więc mam 5 dni wolnego, trochę sobie też nie odpoczywamy przeważnie na takich wyjazdach, przeważnie, wiecie, mamy wszystko zaplanowane co do czasu i po prostu tego się trzymamy i myślimy tylko, gdzie by tu jeszcze jakby spożytkować ten czas i dopiero jak wracamy, to odpoczywamy w domu. No i tak mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, moi drodzy? Właśnie robię dla Was, skończyłam w zasadzie obrabiać film. Muszę wrzucić go tylko, żeby po prostu on już mi się zgrywał, bo wgrywał na YouTube'a, bo niestety, ale w tygodniu jak robię dla Was filmy, składam, to niestety muszę pilnować się tego czasu, żeby móc, wiecie, żeby zdążyć do pracy i tak dalej na autobus. No i ja jeszcze śniadania nie jadłam, to jest najlepsze. W ogóle jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o tym, dajcie mi znać, kochani, czy chcielibyście jakiegoś live'a ze mną na YouTubie. Tak sobie pomyślałam, że może by to było byłaby to fajna rzecz, teraz tych filmów nie ma aż tak dużo, a wydaje mi się, że live byłby taką fajną opcją na spotkanie się, powiedzmy, z Wami i tak dalej, z tymi ludźmi, którzy mnie oglądają. Dajcie mi tylko w komentarzu, proszę, znać, w który dzień by Wam bardziej pasowało, czy bardziej weekendy, czy bardziej, nie wiem, w tygodniu to raczej nie. Ale jeśli weekend, to w jaki dzień tygodnia, jaka pora, wiecie, tak żebym ja mniej więcej wiedziała. A może będzie tak, że po prostu z tego wyjazdu zrobię Wam live'a, kto wie, to już w najbliższy weekend. Także dajcie znać, czy bylibyście po prostu za tym, czy bylibyście w stanie, a ja Wam napiszę po prostu przy ostatnim filmie puszczanym w tym tygodniu, ja Wam po prostu napiszę, kiedy to będzie, o której godzinie i tak dalej, żebyście Wy wiedzieli. No, także to na razie na tyle. No, muszę się jakieś sobie jeszcze ogarnąć. Kończąc jeszcze temat dentysty, chciałam powiedzieć, że najbardziej bałam się chyba tego, żeby nie mieć takiego bólu, jaki przeważnie towarzyszy wyrwanym zębom. Na szczęście nie było aż tak, wiecie, źle. Troszeczkę mnie ćmił, jak mi znieczulenie zeszło, to troszeczkę czułam ten ból, takie ćmienie, czułam tego zęba po prostu. Natomiast jeśli chodzi o już kolejny dzień, niedzielę, to powiem Wam, wczoraj to już było, w ogóle nic nie czułam. W ogóle już mnie nawet zęby obok nie bolały, w sensie takim, że wiecie, były wcześniejsze też tam troszeczkę naruszone, ale
ale nie było, było bardzo fajnie i z tego powodu się cieszę, że tak to mi się wszystko jakby rozeszło po kościach, jakby to można by powiedzieć, bo no jak miałam usuwaną ósemkę i to miałam też, wiecie, takie usunięcie bez niczego, bez żadnego cięcia, bez niczego, po prostu usunięcie ósemki, to pamiętam, że z ósemką bardziej się namęczyłam, w sensie takim, że po usunięciu trochę mnie bardziej bolał ten ząb. Tak mi się wydaje i musiałam tabletki przeciwbólowe brać i tak dalej, ale to było po samym jakby, po samym usunięciu taki trochę mi ból towarzyszył i już po jakby powiedzmy 24 godzinach czy tam po kolejnym dniu już mi po prostu to przechodziło, ale pierwsza taka doba po usunięciu zęba to była straszna i tylko po prostu sen mi pomógł, tabletka przeciwbólowa i żeby to jakoś przespać, wiecie, ten gorszy czas, także no, także troszeczkę się namęczyłam, a teraz już jakoś tak wyszło bardzo, bardzo dobrze, bardzo naturalnie, no i teraz tylko trzeba planować implanta. Jeśli chodzi o implanty, to pewnie też Wam będę wszystko nagrywać, jak już będę w trakcie leczenia, jak już będę po założeniu implanta, jak to wyjdzie cenowo w każdym razie na ten moment, bo chirurg szczękowa, u której byłam, jest też implantologiem. No ona powiedziała, że koszt taki to jest około 2000 funtów i jest, trwa tak około pół roku, więc nawet może ciut więcej, także jest to trochę żmudne, jest to trochę jakby czasochłonne, ale właśnie zastanawiam się, czy by czasem tego jakoś teraz nie zrobić, póki jest, wiecie, zima, bo później przyjdzie lato, albo trzeba będzie gdzieś sobie wyjechać i tutaj z bólem po prostu chodzić, jak można to jakoś zrobić sobie teraz może na zimę, na jesień. Zobaczymy, w każdym razie ja nie mam jakiejś, wiecie, nie mam parcia na to, ale chciałabym chociaż jednego implanta zrobić teraz, znaczy teraz, no w najbliższym powiedzmy roku, bo to też równie dobrze może być w przyszłym roku, ale chciałabym to teraz zrobić, a drugiego już trochę później. Kto wie, czy nie w Polsce, ale to zobaczymy. Może w Polsce się uda. Także tak, moi drodzy, jak zwykle gadam o wielu rzeczach. Mam nadzieję, że lubicie taką moją gadaninę. Mam nadzieję, że nie przynudzam za bardzo. Będąc u dentysty, byłam też w JD. To jest taki u nas jakby taki sportowy sklep, gdzie są tam przede wszystkim buty. Buty i takie sportowe rzeczy jakieś do kupienia, koszulki i tak dalej. I przechodząc na takiej wystawce promocyjnej z promocyjnymi cenami, zauważyłam jedne buty, które po prostu od razu przykuły moją uwagę. A jak jeszcze zobaczyłam cenę, to po prostu mówię, muszę je mieć. I tak też zrobiłam. Kupiłam buty. Mirosław był u dentysty. Nie, ja byłam u dentysty. Mirosław był u fryzjera. I czekając na niego, po prostu weszłam do shopping center. No i kupiłam buty. Już Wam pokazuję. Oczywiście, jak widzicie, buty są Fila, to jest Paragon, bo to jest chyba gwarancja. Patrzcie, jakie piękne. Nie wiem, dlaczego one mi się tak spodobały, ale po prostu mi się tak spodobały, że jeszcze jak zobaczyłam, jaka jest promocja, o, źle pokazałam, nie w tą stronę.
jeszcze jak zobaczyłam, jaka jest okazja, że z 60 w zasadzie ja zapłaciłam 35. Tu jest niby 45, bo może one na początku tak były, ale ja je kupiłam za 35 i to jest 39 rozmiar, więc będę miała po prostu z myślą taką, że będę sobie w nich chodzić do pracy, bo mam Nike, a one są ze skóry. I trochę mi ich szkoda jest, wiecie, na takie bieganie codziennie do pracy, gdzie tam jest też błoto i tak dalej, i tak dalej. Co chwilę muszę myć. A te będę sobie po prostu mogła używać. Zobaczcie, ta podeszła, jaka piękna. Ci w ogóle podobają takie trochę wyższe buty. Bardzo ładne, prawda? No przecież zakochałam się w nich od razu. Nie wiem dlaczego taki kolor sobie upatrzyłam, ale one mi się po prostu podobały. One stały jakoś chyba w tą stronę. I mówię, nie, no ta podeszwa jest po prostu boska. No boska jest, no czego tutaj więcej chcieć? Bardzo mi się spodobały. Niby mogą to być tam, wiecie, bo ja nie wiedziałam, czy one są męskie, czy damskie. Ale w zasadzie najważniejsze, że po prostu są dobre, że są mój rozmiar. Nawet jeżeli są męskie, trochę tutaj, wiecie, szersze, to tym lepiej. A przecież mogę sobie w takich butach pomykać.